Cześć wszystkim. Ostatnio coraz częściej dostaję zapytanie, kiedy wreszcie pojawi się film o Iveco. I przyznam szczerze, że materiał nakręciłem już dość dawno, ale nie miałem czasu go zmontować. I przez to wszystko trochę się zdeaktualizował, bo już zacząłem pracę nad Iveco, dlatego za bardzo nie miałem czasu. Dlatego ujęcia zostaną stare, ale lektora dostaniecie nowego, bo pojawiło się trochę nowych informacji. Oprócz suchych faktów o samym samochodzie, dowiecie się, jakie mamy pomysły na jego modyfikacje i jakie mamy w ogóle z nim związane plany i w sumie tak naprawdę, jakie mamy plany na życie. Jeżeli chodzi o nasze Iveco, to jest 2008 rok produkcji, silnik 3-litrowy, 180 koni. Podobno można mu zrobić mapę, pewnie zajmę się tym na sam koniec, jakieś kilka 10 koni może będzie miał więcej, nie wiem, 20-30. Jak już wspominałem w poprzednim filmie o wyborze busa, nasze Iveco jest na dwóch mostach, oba ze 100% blokadą. Posiada reduktor też z centralną blokadą, z podwójnymi przełożeniami, to znaczy ma jedno przełożenie 30% i drugie 300%, można zapinać oba naraz, czyli tak gdzieś się uzyskuje około 400% przełożenia w stosunku do jazdy szosowej. Auto fabrycznie wypuszczane jest na 37-calowych kołach, ale tak jak też wspominałem w poprzednim filmie, rozmiar opon jest dobrany bardzo niefortunnie i to auto się mega zapada na grząskim gruncie, o czym dobrze wiedzą pracownicy energetyki. My mamy dlatego zmienione felgi na felgi od Hammera, do których można założyć już standardowe opony o rozmiarze 37 cali też, ale 12,5 R17. Skrzynia biegów sześciobiegowa, manualna i przyznam szczerze, że dosyć całkiem przyjemnie się tym autem podróżuje. Spalanie w tej chwili wychodziło nam na poziomie 15 litrów mniej więcej w trasie. No wiadomo, że w terenie zużywa więcej. Plus do tego my jeszcze na diesla mamy też ogrzewanie, więc też trzeba to wkalkulować. Co do wad tego samochodu, to użytkownicy najczęściej narzekają na elektrykę, że siada. My mieliśmy problem tak naprawdę tylko z instalacją od przyczepy, bo cały czas świeci mi się kontrolka spalonej żarówki przyczepy. No i drugi problem czasem pojawiał się z elektryką od zapinania blokad. A to dlatego, że moduł jest chyba w najgorszym możliwym miejscu umieszczony, czyli przy ramie, w takim miejscu, gdzie cały syf spod lewego przedniego koła leci na ten moduł. No i on często ulega awarii, dlatego ja ten moduł przeniosę pod maskę. Nasze auto jest już całkowicie rozkręcone, praktycznie do ostatniej śrubki. Nawet w tej chwili to już troszeczkę zacząłem je składać. I przyznam szczerze, że oglądałem wszystkie wiązki i są naprawdę w całkiem niezłym stanie. Nie widać żadnych oznak zużycia, także nie powinno być więcej problemu. Oczywiście wszystkie przeczyszczę, zabezpieczę i tak dalej. Z ciekawostek, wszystkie wiązki zmieściły się w jednym pudełku i ważą 7 kg. Zostało tylko parę kabelków przy silniku i jedna wiązka pod deską rozdzielczą. No, także pewnie ważyłyby może z 8 kg. Co do części mechanicznych, bardzo pozytywnie mnie to auto zaskoczyło. Zarówno nasz egzemplarz, jak i w ogóle konstrukcja Iveco. Naprawdę w ogóle jest zrobiony dosyć prosto, nieskomplikowanie. Nie ma też żadnych oznak korozji. Do tego okazało się, że kabina jest ocynkowana, także jedyny problem był z lewym stopniem tylnym, gdzie były oznaki korozji. Tak to kabina jest w stanie idealnym. Rama też była w dobrym stanie, pojechała do piaskowania i do konserwacji. Oczywiście, jak to ze specjalistami bywa, miała wrócić już dawno temu, a ma w tej chwili już chyba, nie wiem, 6 tygodni obsuwy. I dlatego mam czas na zmontowanie tego filmu, bo czekam na ramę, nie mogę dalej pracować. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wersję 4x4, to wszystkie podzespoły są troszeczkę przewymiarowane albo są w ogóle bardzo mocne, wytrzymałe. Nawet jeżeli chodzi o drążek kierownicy, przekładnie, końcówki drążka. I to tylko, że tutaj oczywiście jest też minus, bo musiałem jedną końcówkę wymienić.
I tu był szok. W ASO taka końcówka kosztuje 1000 zł. Sama końcówka drążka. Także te części typowo od 4x4 nie są tanie, niestety. I na niektóre jeszcze trzeba czekać, bo trzeba je sprowadzać z Włoch. Tak jak już wspominałem, auto jest całkowicie rozkręcone i kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, że to jest prawie 20-letnie auto, a nie miałem praktycznie problemu z żadną śrubą. Mówię praktycznie z żadną, ponieważ jedynie wkręty od nadkoli plastikowych były zardzewiałe i musiałem je rozwiercać. A tak to wszystkie pozostałe śruby odkręciły się bez problemu, nie są zardzewiałe, są naprawdę w dobrym stanie. I z ciekawostek ważą niecałe 15 kg i zmieściły się w dwóch pudełkach z kolei. Jeżeli chodzi o samą kabinę, to jak wiecie z poprzedniego odcinka, zdecydowaliśmy się na wersję z dwoma rzędami siedzeń, czyli brygadówkę tak zwaną. Ale o tym dlaczego postaram się opowiedzieć na koniec, kiedy będę mówił o planach na to auto i na życie. Z silnikiem nie mieliśmy żadnych problemów, tak naprawdę poza takim serwisem eksploatacyjnym, czyli wymiana pasków, rolek, filtrów, olejów. Tak naprawdę tylko wymieniałem uszczelniacz na głównym wale przedni. Reszta działa bez zarzutu. Skrzynia biegów jest też ok. Jedynie co to reduktor był dość głośny, też oddałem go do naprawy. Okazało się, że do wymiany są trzy łożyska, trzy albo cztery, już teraz nie pamiętam. Niestety, jak to z fachowcami bywa, też czekam na zwrot. Zapomniałem jeszcze o jednej usterce, jeżeli chodzi o elektrykę, czyli nie domykały nam się przednie szyby. Z tego co wiem, to jest wina właśnie modułu przy podnośnikach szyb i to jest taka typowa usterka w tych samochodach. Sama baza w naszej wersji po zdjęciu kontenera waży 2 tony 670 kg. Także w naszym przypadku mamy prawie 3 tony na zbudowanie kontenera, zrobienie zabudowy i spakowanie tego auta. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 2 tonach, czyli gotowe auto nie przekroczy 4,5 tony na wyjazd, takie spakowane już. Co do samych modyfikacji, no to jak widzicie, kolor już został zmieniony. Obstawialiśmy jakiś brązowy, ciemnoszary, a wyszedł tak naprawdę, jak to kolega mój stwierdził, słoniowy. Nam się podoba. Dodatkowo chcieliśmy bardzo przesunąć komfort podróżowania z jazdy busem na jazdę osobówką, w związku z tym z wygłuszeniem poszedłem na grubo, że tak powiem. Czyli wygłuszam wszystko, co jest możliwe do wygłuszenia. Jak wiecie, mamy tutaj trochę zapas tonażowy, więc nie ograniczałem się w tej kwestii. Najcięższe są maty bitumiczne i łącznie całe wygłuszenie wyszło 126 kg. Już wiem, że przynajmniej półtorej rolki mi zostanie, czyli jakieś 30 kg mniej. Czyli z całym wygłuszeniem praktycznie zmieściłem się w 100 kg. Uważam, że i tak przy 5,5-tonowym samochodzie to nie jest aż tak dużo. Wygłuszenie już praktycznie skończyłem, resztę będę mógł dopiero dokończyć, jak postawię kabinę na ramię i podłączę elektrykę, bo też muszę sprawdzić, czy te szyby działają i tak dalej. Szkoda, że nie zrobiłem pomiaru dźwięku przed rozebraniem tego auta, ale myślę, że będę miał możliwość badania auta bliźniaczego, też w doce i też w takiej wersji, więc porównamy, plus odczucia takie nasze. W kabinie też jeszcze chciałbym wymienić fotel pasażera, czyli mojej żony, na taki pneumatyczny jak kierowcy. Niestety coś nie mogę znaleźć, także jeżeli ktoś ma do Iveco pneumatyczny prawy fotel przedni, to bardzo chętnie zakupię. Ewentualnie może w rozliczeniu ktoś będzie chciał też nasz fotel niepneumatyczny. Jestem otwarty na propozycję. A jak już będzie w kolorze czarnym, to już w ogóle super. Na kabinę pójdzie jeszcze bagażnik dachowy i teraz na tym bagażniku dachowym najprawdopodobniej, bo o tym się jeszcze dowiecie na koniec, ale najprawdopodobniej będą umieszczone dwa koła zapasowe, ponieważ mamy łącznie 6 felg i o ile na Europę dwa koła niekoniecznie są potrzebne, wystarczyłoby jedno, to na podróżowanie i po innych kontynentach dwa koła mogą się przydać. Plus tam zostanie jakieś miejsce na gabaryty typu pralka w wersji Driven Far. A o czym mówię, to link w opisie zostawię. Uważam, że jest to najprostszy i zarazem najlepszy w związku z tym sposób na pralkę w podróży. Żadne te inne elektryczne wynalazki. I w sumie tak naprawdę chyba z ostatnich modyfikacji, jeżeli chodzi o bazę, to zbiornik paliwa. No w tej chwili jest 80-litrowy i powiem szczerze, że przy spalaniu 15 litrów, 80 litrów zbiornik, do tego jeszcze mamy webasto suche, mokre i tak dalej na diesla,
Więc w praktyce my w tej chwili przejeżdżamy trochę ponad 400 km na tym zbiorniku, więc to jest dosyć mało. Chciałbym większy zbiornik, ale już znalazłem jakąś firmę niedaleko Łodzi, która robi zbiorniki z homologacją, także podjadę do nich, jak już złożę cały aut. Przejdźmy zatem do kontenera. Przede wszystkim jest za niski. Nie licząc tego jednego miejsca, w którym może jest takie delikatne podwyższenie, to nie da się w nim stać wyprostowanym, więc chciałbym go całego podnieść o te 20 cm, czyli żeby można było po całym normalnie chodzić. Przy okazji rozbieram go do konstrukcji jego całkowicie. Zdejmuję nawet poszycie, bo on przecieka, tego już nawet nie ma sensu uszczelniać, bo deski są pognite dosłownie wszędzie. I potem dostanie kontener nowe poszycie, chociaż jeszcze nie wiem, z czego ono będzie, czy to będzie aluminium, blacha, czy jakiś poliuretan. Do środka pójdzie najprawdopodobniej 4 cm ocieplenia, chociaż myślę też o 5, ale to mógłbym uzyskać za wąską przestrzeń prawdopodobnie w środku, chyba że ściany będą 4, a sufit na przykład 5. Co do układu wewnątrz, no to koncepcja zmienia nam się co jakiś czas. Przy okazji mogę Wam na obecnym kontenerze pokazać kilka wad, których powinniście unikać podczas budowy kampera, czyli przede wszystkim najpierw porządnie przygotować bazę. Zobaczcie, jak to wszystko pogniło, to jest dosłownie próchno wszystko. Nie uszczelniamy kampera pianką budowlaną. Ta pianka nie wchodzi we wszystkie miejsca. Tam dalej skrapla się potem woda. Potem to wszystko gdzieś tam się dostaje głębiej, gnije i tak to wszystko wygląda. Jedno malutkie okno, czyli brak okien sprawiał, że nawet w słoneczny dzień czasami musieliśmy używać światła, a światło to prąd, a prąd jest rzeczą deficytową w kamperze, o czym też będę wspominał. Także na samej bazie ja bym nie oszczędzał, bo jeżeli później chcemy to wszystko naprawić, to musimy kontener rozebrać do zera, czyli wyjąć po prostu wszystko z kampera. Na pewno planuję zrobić przynajmniej jeden odcinek o elektryce i o hydraulice w kamperze. Może jeżeli będzie dostatecznie dużo materiału, to powstaną dwa odcinki. Raczej nie planuję odcinka o samej budowie kampera. Nie jestem też jakimś specjalistą w dziedzinie budowania mebli i innych rzeczy, a tych filmików z budowy kampera jest naprawdę już dużo i materiałów, także nie wiem, czy jest sens jeszcze jeden taki materiał umieszczać w internecie. Do tego przyznam Wam szczerze, że już przy pracach przy samej bazie zauważyłem, że naprawdę zrobienie czegokolwiek, a zrobienie tego samego i nakręcenie fajnego materiału, który da się obejrzeć, to jest kilkukrotnie dłuższy czas. To naprawdę wydłuża czas pracy, chyba że się ma jakąś ekipę kamerzystów i kogoś, kto tam będzie latał dookoła, a ta osoba jedna może pracować. A ponieważ ja całego kampera robię praktycznie sam i chciałbym zmieścić się w terminie do wiosny, więc naprawdę chyba bym nie dał rady zrobić jeszcze z tego całego materiału. Ale oczywiście, jeżeli chcielibyście jakiś odcinek o konkretnej jednej rzeczy, to postaram się to podczas budowania nakręcić, także piszcie. Wspominałem, że będzie rozszerzony odcinek o elektryce i hydraulice, ale teraz króciutko tylko powiem, jaki jest nasz pomysł na te dwie rzeczy. Przede wszystkim w hydraulice, no to grzanie wody. Ja wymyśliłem sobie taki sposób, że zrobiłem sobie zbiornik na zamówienie, to znaczy firma mi zrobiła, z ociepleniem już, ma 25 litrów, ma trzy sposoby grzania. Pierwszy sposób, taki podstawowy, to jest w obieg ze zbiornikiem jest wstawione webasto mokre. Robiliśmy już testy, w ciągu dosłownie 6-7 minut jest w stanie to webasto podgrzać wodę do temperatury takiej przyjemnej do kąpieli. W ciągu tam 10-15 minut mamy naprawdę gorącą wodę, wtedy już bez mieszacza się nie obejdzie. Samo webasto ma 5 kW. I ten sposób używamy tak naprawdę, tak jak testowaliśmy, zimą pierwszego dnia wyjazdu, żeby nagrzać zbiornik z wodą. Później podtrzymanie temperatury już było w inny sposób, zaraz Wam powiem. Lub na przykład wiosną, jak jeździliśmy, nie używaliśmy ogrzewania kampera, czyli webasta suchego, to wtedy sobie podgrzewaliśmy tą wodę przed kąpielą. Drugi sposób to jest właśnie przez środek ta rura 60, przez którą przechodzi ciepłe powietrze z webasta suchego, które służy do ogrzewania kampera. I już w praktyce, kiedy w grudniu byliśmy na dwutygodniowym wyjeździe, to ten sposób przez cały nasz wyjazd był w stanie podtrzymać gorącą wodę w zbiorniku i ją dogrzewać. Także już nie używaliśmy żadnej innej metody podgrzewania. Trzecia metoda podgrzewania, jaką wymyśliłem, to jest w środku jeszcze wężownica
i miał być podłączony układ chłodzenia z silnika. Już wiem, że jest to niepotrzebne z racji tego, że Webasto jest w stanie bardzo szybko nagrzać ten zbiornik. Prawdopodobnie wykorzystam to w jakiś sposób do prysznica na zewnątrz, gdzie będę mógł podłączyć na przykład pompę zanurzoną w jakimś zbiorniku z wodą niepewną. Przepompuję tą wodę przez tą wężownicę, nie mieszając wody z czystą wodą z kampera. I będziemy mieli taki trochę cieplejszy prysznic na zewnątrz, taki do opukania się czy coś takiego. Jeżeli jesteśmy już przy samej wodzie, to planujemy w kamperze tak mniej więcej trafić w zbiorniki 300-400 litrów wody. Jedynie jeszcze wspomnę o solarach, czyli my mamy na tę chwilę kontroler MPPT 40-amperowy. I do tego solar 410 W. To jest kolejny temat, który rozwinę w tym odcinku elektryce. Latem mamy nadprodukcję prądu i naprawdę nie zabraknie nam. Zresztą w Land Roverze mamy tylko 120-watowy i też nam latem nie brakuje prądu. Ale na przykład kiedy byliśmy na tym grudniowym wyjeździe, to gdybyśmy nie przejeżdżali z miejsca na miejsce, tam króciutko jeździliśmy, ale trochę doładowywaliśmy ten akumulator, to po 10 dniach zabrakłoby nam prądu, ponieważ solar nie był w stanie wyprodukować tyle prądu, ile zużywamy. Dni są krótsze. Realnie to tam ładowanie było przez góra 4 godziny może 5, jak była dobra pogoda i nie było pochmurno. Czyli przez pozostałe 19 czy 20 godzin rozładowujemy akumulator. Do tego chodzi ogrzewanie i tak dalej, słońce jest nisko, pogoda jest różna, więc te solary też nie pracują tak wydajnie. No i gdybyśmy chcieli biwakować w jednym miejscu, to wyszło nam, bo codziennie traciliśmy 10% akumulatora, to po 10 dniach stracilibyśmy cały akumulator. Dlatego docelowo planuję zmienić ten solar na największy, jaki nasz kontroler obsłuży, czyli to jest około 620 W mniej więcej. Na koniec chciałbym wrócić do tej kwestii, dlaczego czteroosobową kabinę mamy i po co nam tak naprawdę tyle miejsc. I tu muszę poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, jak wiecie, Land Rovera mamy w konfiguracji dwuosobowej i już zdarzało się parę razy, że nie byliśmy w stanie zabrać nikogo nawet na jakąś jednodniową przejażdżkę, a nie mówiąc już o spaniu. I druga sprawa to są nasze plany. Tak naprawdę od kilku lat robimy już wszystko, żeby na stałe przeprowadzić się do kampera. I nie mówię tu o jakiejś podróży życia, czyli że tam, nie wiem, przez rok będziemy podróżować, tylko kamper stanie się tak naprawdę naszym domem. Dlatego też chcieliśmy coś większego niż Land Rover. Oczywiście podróże będą niejako częścią naszego życia i pewnie zaczniemy od Europy, ale później planujemy przenosić się na kolejne kontynenty. No i tak jak już wiecie z poprzednich odcinków, my lubimy ciszę, spokój, gdzieś odosobnione miejsca, ale nie oszukujmy się, nic w nadmiarze nie jest dobre. Tak więc na pewno przyjdzie taki moment, że zacznie nam brakować rodziny, przyjaciół, znajomych. Będziemy chcieli się z nimi spotkać, my też gdzieś będziemy daleko, więc wymyśliliśmy, że w ten sposób możemy stworzyć jakieś miejsca, gdzie oni będą w czasie swojego urlopu mogli nas odwiedzić, a my będziemy mogli ich zabrać, przenocować, pokazać im jakieś fajne miejsca, będą mogli z nami popodróżować, no i ogólnie spędzimy trochę czasu razem. Tylko tak, wszystko fajnie, tyle że to nie będzie przez cały rok. Przez większość czasu te miejsca byłyby puste. No i stąd wpadliśmy na jeszcze jeden pomysł, żeby od czasu do czasu zaproponować te miejsca jakimś innym osobom, których nie znamy, odpłatnie. Czyli komuś, kto chciałby się oderwać od pędu dnia codziennego, poobcować trochę z naturą, chciałby trochę takiej odskoczni od all inclusive w hotelach. Przy okazji wspierałoby to trochę spełnianie naszych marzeń. Oczywiście pewnie na parę miesięcy do przodu będziemy przynajmniej w stanie ustalić, na jakim jesteśmy kontynencie i w którym kraju, więc jest w stanie ktoś dotrzeć do danego kraju, no i wtedy będzie mógł pozwiedzać z nami ten kraj. Na pewno jest jeszcze wiele spraw do przemyślenia. Nie wiem do końca, w jakiej to będzie dokładnie formie, jak to zorganizujemy, jak często, za ile. Powiedzcie, co sądzicie o takim pomyśle. Wszystkie sugestie są mile widziane i napiszcie, ile według Was powinien kosztować taki wyjazd z nami na 7, 10, 14 dni. My zapewniamy
Nocleg, paliwo jest po naszej stronie w czasie podróży. Po waszej stronie będzie tylko dotarcie do umówionego miejsca spotkania, jedzenie oraz ewentualne jakieś bilety wstępu do różnych miejsc, gdzie będziemy zwiedzać. A skoro już wspomniałem o noclegu, to jest największy nasz problem w tej chwili, czyli dwa miejsca siedzące do podróży mamy, ale musimy gdzieś te dwie osoby przenocować. I tak naprawdę myśleliśmy nad spaniem razem z nami w kontenerze, ale liczyliśmy to na wszystkie sposoby i wstawienie tam podwójnego łóżka zabrałoby tak dużo miejsca, że musielibyśmy zmniejszyć kilka innych udogodnień i nie byłby to już wygodny kamper, w którym można mieszkać na stałe. Może dalej by się dało nim podróżować na dwutygodniowe wyjazdy, ale nie do mieszkania na stałe. Więc zaczęliśmy rozważać inne opcje. W tej chwili najbardziej jesteśmy przy opcji takiej platformy rozkładanej z tyłu, troszkę jak winda w samochodach transportowych, na której po opuszczeniu będzie umieszczony namiot dachowy. Do tego namiotu oczywiście doprowadzimy ogrzewanie z kontenera i elektrykę. Druga opcja, którą rozważaliśmy, to ten namiot dachowy na dachu kabiny, ale o ile tam osobówki czy terenówki są dosyć niskie w porównaniu z naszym autem, to na Iveco, patrząc jakby trzeba wchodzić, to byłoby to niekomfortowe, do tego auto jest dosyć wysokie, więc jeżeli by był jakikolwiek wiatr czy cokolwiek, to by bardzo mocno bujało na tej wysokości i to nie byłoby chyba fajne rozwiązanie. No jeszcze dochodzi kwestia samych uszkodzeń, bo już teraz jeżdżąc na przykład gdzieś tym autem, to zauważyłem, że gałęzie, które przechodziły nad Land Roverem, mam na wysokości twarzy, więc taki namiot dachowy, który byłby na dachu, to jeszcze bardziej byłby narażony na takie uszkodzenia. Jeżeli macie jakiś inny ciekawy pomysł, który możemy rozważyć, jeżeli chodzi o dodatkowe dwa miejsca do spania, które byłyby komfortowe dla dwóch osób, to piszcie w komentarzach, chętnie poczytam, może coś jeszcze fajnego podsuniecie, może zmienimy jeszcze projekt. A na dziś to tyle i do zobaczenia.